Bandero, Zanzibary, afrykańskie czary mary. Więc przechadzam się po plaży, przechadzamy z lewa na prawo. Wszędzie knajpki, hotele, hoteliki, mniejsze, większe, bardziej luksusowe. Ale jesteśmy po to, żeby wejść tam, bo jest jakiś market. Market nagramy, a teraz trzeba się schłodzić trochę we wodzie. No woda, jaka jest, każdy widzi, zimna, krystaliczna, czysta, piaseczek biały. Jest dobrze. Teraz droga powrotna, pół godziny zajmie, ale market obczajony jest. Coco Bello, jakaś knajpa, imprezownia. Wieczorem będzie kolejny filmik, a teraz będziemy wchodzić tam i zobaczymy, jak wygląda bazar masajski. Masai Market, tak to nazywają. Także jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiamy. Pogoda fajna. 28 stopni. Wszystko takie, jak powinno być. Oj, przepraszam. Dobra, lecimy do środka. Najpierw zanurzę głowę, łysinę, muszę schłodzić. Nara, gitara. Hotel za hotelem i hotelem pogania. Wersja prywatna plaża versus plaża państwowa i można sobie wykupować jakieś leżaki czy tam coś. W każdym bądź razie jesteśmy tutaj po to, bo wieczorem jakaś ma być impreza dla pań. Miejscówka się nazywa Coco Bello. Wejście dla pań za połowę ceny, coś tam, coś tam. No ale nic, żeby się tam dostać, trzeba przejść przez masajski market, czyli ryneczek. A jak to wygląda, to wam zaraz pokażę. Oczywiście jest wszystko. Ceny nawet nie będę pytał, bo mnie sami zaraz pozaczepiają. Dobra, bro. Ale tak to wygląda. Tak wygląda hotel z prywatną plażą. Schodzimy i jest na plaży dostępne wszystko. A tutaj jest ten ryneczek. Także z jednej strony leżą, a z drugiej strony sprzedają. Od ciuszków po różnego rodzaju i nic nie widać, bo się zesrał. Ciekawe, czy można to rozjaśnić. Pewnie można, coś się rozjaśniło. No dobra, teraz coś widać. Także wchodzimy do tego marketu, jak nazywa się, bazaru. Przechodzimy szerokość 2 metry od ściany do ściany. I jest wszystko, od zawieszek na klucze, szaliczki i różnego rodzaju pamiątki. I hold it, go. I wanna check something. Okej, check, check. Także typowe miejsca dla turystów. O, na obiady tutaj można się najeść, albo i nie. Na jednej stronie śpią, bo na drugiej jedzą. I się rozjaśniło, widzicie, kurde, że też automatycznie nie łapie. Czas zmienić sobie sprzęta. Tam gdzieś dalej jest Coco Bello. Jakieś 2 minuty przechadzką. O, takie pierdółki. No na tym zarabiają, z tego żyją i się utrzymują. Nie, kolego sympatyczny? Wygodnie? Wygodnie. Ale uśmiechają się wszyscy. Bidasz piszczy. Ale każdy uśmiech na twarzy ma. I'm doing it. Jumbo, madam. How are you? All good. Oh. What is name? Mariusz. Mio Maria. Maria. Ara. I najlepiej się nie zatrzymywać za długo. I do. I have here. Mrs. is looking. I have no money. Oh. I pracują. Ręczną robótkę robią. No i później sprzedawane. Dobra. Lecimy dalej. Are we going? No. Najbardziej nieodpowiednią rzeczą jest zatrzymanie się w takim miejscu, bo później ciężko z niego wyjść. Lecimy dalej. Będziemy nagrywać chyba daily z Zanzibara, bo to... No właśnie. Bo inaczej to za dużo do pokazywania. Ale to przyciemnimy podczas obróbki. O, są t-shirty, maski różnego rodzaju. Mam już tego wszystkiego, z tych wszystkich. O matko. Foto? No, ok. Thank you. O. No i to ładnie wygląda.
Tylko jak to przewieźć? Aha, już mamy tak jeden obraz. Ściągane jest płótno z ramy, zwijane w rulonik. Zabieramy do domu i kupujemy sobie ramę gdzieś w Polsce, czy tam gdziekolwiek mieszkamy. A, dechacja. Kurde, tu jest galeria sztuki. No super, takie coś. Naprawdę. Ładne, aha. Piękne są te rzeczy. Lecimy dalej. Dobra. Może sobie kupię tabliczkę z imieniem na drzwi wejściowe. Ojejku, jejku. A tutaj w trakcie malowania. Aż pachnie. Pachnie farbami. Picasso. Bardzo ładne. Oj, se jackfruit nawet mają. Także jest fajnie. Ale zapach jest zajebisty. No sorry boss. No, no, sleep, sleep. Relax, relax. Wszystko jest. Ojajaj. Dobra, to się rozjaśniło. Lecimy dalej, szukamy knajpy. Zrobione i wykonywane tutaj, ręczna robotka. Kurde, całe dnie tutaj te panie spędzają. To później jest sprzedawane na plaży za podwójną cenę. Mieliśmy iść zobaczyć, gdzie jest Cocobello, ale skończył się piasek i jest gruz, więc nie będę chodził, bo nie mam klapek. Klapki zostały w hotelu. Ale kurde, niektóre rzeczy naprawdę są super. Ręczna robota. O, w końcu schowane trochę od słońca. I jest Masai Market. Nie wiem, co oni mają wspólnego z Masajami. Masajowie niby w Kenii. No ale może migrują, no. Kto wie. Dominik. Numer 24. I lecimy dalej. Wyglądają jak ten. To musimy zająć. Super, chłopaki siedzą. Don't step on them. Hey, hola amigos. Hey, amigo. All good. Poland. Cześć. Cześć, cześć. Dobrze. Andrzej. Dobry, witajcie. To was super. Dzień dobry. Dobra. Ale super jest, kurde. Klimacik zajebisty. Kolory żywe. I co jest? Pasuje. O, warcaby grają, chłopaki. Wracamy wieczorem, ale już chyba inną okrężną drogą, bo tutaj nie będę chodził po północy po tych dziurach. Nie wiadomo, co wyskoczy i skąd. Nara, heja.